Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Rejkotka, a dzisiaj zapraszam was na grę Candleman. Pewnie się dziwicie, dlaczego playlista nazywa się tak, a nie inaczej. Tak więc powiem wam kochani tyle. To jest seria Kocie Pudło, w której będziemy generalnie odgrzewać stare gry, w które w sumie nikt nie gra, albo po prostu takie wiecie, już całkowicie zapomniane przez świat, albo te, których nikt nie chce grać. Albo takie, które wyszły, ale są w jakiś tam sposób niewypałe i są mniej popularne, więc po prostu ja będę w te gry grać i je wam pokazywać i generalnie je przechodzić. Też przy okazji, to wiecie, nie będzie na zasadzie takiej, że będzie tylko jeden odcinek i koniec. Po prostu w jednej playliście będzie seria różnych gier. I tak to właśnie będzie wyglądać, dlatego nazwałam je też Kocie Pudło. Tak więc dzisiaj przejdziemy do jednej z gry, która w sumie wyszła w tym roku w lutym. Nazywa się Candleman. Już macie tutaj, jak widzicie na ekranie, naszą grę włączoną. Z tego co tak sobie czytałam troszeczkę, to jest taka przygodowo-zręcznościowa gra w trójwymiarowym świecie. I wcielamy się w rolę takiej świeczki, którym jedyną linią obrony jest to, że może zapalić się na 10 sekund, no to w sumie to też jest trochę wada. I w ciągu tych 10 sekund tam można się rozejrzeć, co się dzieje dookoła. A jej głównym celem tej świeczki jest po prostu przejście do upragnionego świata, który tam gdzieś zobaczyła. Wiecie, ja jestem kiepska, jeżeli chodzi o tłumaczenie gier. Ale mniej więcej tak to wychodzi, że musimy się udać do pewnego miejsca. A naszą jedyną linią obrony w czasie pójścia do tego miejsca jest po prostu to, że możemy się zapalić, ale tylko na 10 sekund. Tak więc przejdźmy sobie do gry, od razu sobie tutaj rozpoczniemy grę, oczywiście grampadem, bo zauważyłam, że jestem w stanie grać. Kurczę, nie wiem, czy mogę wziąć i usunąć zapis. Macie tutaj rozdział pierwszy, dlaczego świeczka się pali. Ma świeca pozostawiona we wraku statku. Wejdziemy sobie tam, ale nie wiem, czy jestem w stanie, wiecie, zacząć od prologu, tak jak to było wcześniej, bo ta Izabela sobie już weszła do tej gry. A nie, jednak mamy prolog. Alone in the darkness, a little candle burns. He looks at himself curiously. Why do I burn? Why am I different? Okej, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o cały prolog. Oczywiście tutaj możemy poruszać się naszą świeczką. Jeszcze nie wiem, jak się pali, ani nic. Tutaj Y się pali w takim razie. Jak widzicie, wtedy pozostawiamy po sobie generalnie cały... O, można skakać. O, różnymi można, widzę, się poruszać. No dobrze, no to chodźmy. Tutaj nie ma za bardzo jakichś, wiecie, słów. Czy coś w tym stylu. Musimy zapalać te świeczki, z tego co też zrozumiałam ostatnio. A jak widzicie na górze ekranu... Toficzku, możesz przestać się drapać? Tofik. Na górze ekranu, jak zapalamy świeczkę, pojawia się nam właśnie... ile jeszcze świeczek musimy zapalić. Więc przejdźmy sobie, zobaczmy sobie, co tutaj jest. Tutaj nic nie mam. Ja tutaj będę co chwilę palić tę świeczkę. Na szczęście, no, możemy się palić najwięcej 10 sekund, no, ale jednak mimo wszystko to jest dość mało. Nie ma tutaj za bardzo żadnych takich słów, ani jakiejś muzyki, ewentualnie jakby się... jak mi chciało, to może wsadzę wam tutaj jakąś muzykę w audio, żebyście, wiecie, mieli też sobie coś tam posłuchać. Dobra, mamy dwie świeczki z jeszcze 2, 4, 6, 5 świeczek jeszcze. Nie, 6, 7. 2, 4. Dobrze, nawet jeszcze liczyć nie umiem, super. Z tego co zrozumiałam, jesteśmy w jakimś wraku statku. O, tutaj jeszcze widzę kolejną świeczkę. Wiecie, to, że jeszcze jest strasznie jasno u mnie w mieszkaniu, wcale nie pomaga mi w tym, żeby jakoś dobrze przejść tę grę. Czekajcie, świeczka jest pod spodem jedna. Nawet nie zauważyłam. Kurczę, dzisiaj mi strasznie koty będą chyba przeszkadzać. No ale trudno, tak to już bywa. O, widzę jakiś portal. Nie wiem, o co chodzi. Ale się boję, to może lepiej nie. Tu już nic nie ma. No dobra, no to chodźmy do tego portalu. Mała świeca pozostawiona we wraku.
Aha, czyli to jest koniec. Nie, no to restartuj. Restart, bo to nie wzięłam wszystkich świeczek jeszcze. Chyba tu już byłam. Tam nic nie ma, okej, dobra. Nie, no ja chcę znaleźć wszystkie te świeczki. To są moje przyjaciele, ja ich nie zostawię, no. Gdzie bym mogła ich znaleźć generalnie? Tu coś jest. Czemu nie mogę tam wskoczyć? Nie da się tego jakoś zabrać? W jakiś sposób? Nie da się tego zabrać. Jakbym miała to zabrać, skoro nie umiem nawet tego chwycić. O, mogę to popchać, dobra. Super. Od razu lepiej, o. Mamy kolejną świeczkę. A tutaj już nic nie ma, tak? Bo nie widzę, żeby mi się kamera tam pojawiała. Więc chyba nic tutaj innego nie ma. No dobra. Może przepcham to z powrotem. Kurczę, jak widzicie, wcale nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Boję się tam zaskakiwać, bo nie wiem, co tam mnie czeka. Ale tu mi się udało pozapalać te świeczki. Może coś w tę stronę jest? Nie. A tam nie udałoby się doskoczyć? Nie. Kurczę, no trudno, kochani. Wszystkich świeczek nie znalazłam. Na tej mapie przynajmniej. Ale trochę znalazłam, no trudno. Zabrakło mi trzech, no nie jestem w stanie ich chyba znaleźć. No mogłabym jeszcze raz spróbować generalnie, no ale kurczę, nie wiem, czy to ma jakieś wielkie znaczenie, czy nie. No może sobie pokontynuujmy. 6/9, jarzy się w ciemności 8. Dobrze, to jest cały rozdział pierwszy i on jest podzielony na takie różne opcje. No miejmy nadzieję, że nie będzie to źle, jeżeli wezmę i nie znajdę wszystkich tych świeczek. Czy tu są dziury, żebym ja nie wpadła do tych dziur. Tam widzę jedną świeczkę. O, już widzę drugą. Żeby mnie nie wpadła tam. No dopiero będzie. No i akurat teraz jeszcze mój kot chce się bawić swoim tym na przysmaki. Okej, mamy dwie. Tutaj widzę jedną, ale... Okej. Jest. Szkoda, że tutaj żadnej takiej muzyki nie ma, choć w sumie na dobrą sprawę... Ja też gadam, nie? Ale też żadnych słów nie ma, zauważcie. Kurczę, na górze jest jedna. Wow! Okej. Okay. Oh! No, spadłam! O, zostało mi 9. Ja! Widzieliście to? I to się nam zmniejsza też. No to niedobrze. Dobra, dobrze, że przynajmniej te świeczki, które już zapaliłam, to one się palą. Ale i tak przez to, że spadłam, to zmniejszyłam życie naszemu świeczkowemu ludkowi. No
No trudno, zdarza się, kochani. Zróbmy sobie to jeszcze raz. No powiem wam, że grafika jest naprawdę przyjemna dla oka. Okej, okay, mamy to. Teraz muszę stanąć. A! Nożysz! Kurczę! Przecież ja zabiję tego Candlemana, zanim ja w ogóle przejdę pierwszy rozdział, ale okej. Okay. Tylko wiecie, to sterowanie też jest takie trochę kijowe. Jeszcze jak padłem, to tak nie za bardzo, no ale trudno. Mam nadzieję, że mimo wszystko ta gra wam się spodoba. No ma swój urok, nie ukrywam, że nie. Naprawdę przyjemnie, przyjemnie to wygląda. Mamy przynajmniej coś do zrobienia. Okej. Okay. Może teraz nie schrzanie. Okej, okay, udało się. Szkoda też, wiecie, że nie mogę sama sobie tą kamerą robić. Patrzę, że tam nic nie ma. Wow, statek się przechylił. Jeszcze nam brakuje jednej. Tam jest jedna, kurczę. Jak się tam dostać? A, on też jest jako taka równoważnia. Okej. Okay. Udało się. Co, nie mogę tam przejść? Co, muszę dookoła? Serio? No i nie. O nie, ja naprawdę chyba się zabiję w tej grze. O, dobrze, przynajmniej mieliśmy tutaj safe. Okej, okay, statek się nam przechylił. To już wiemy. Kurczę, no i faktycznie nie mogę tam przejść. No nie, no znowu. O Boże. No, zaraz ze mnie nic nie zostanie, będę musiała zacząć gier od nowa. No, a trudno, takie moje psie szczęście. No, raczej kocie. Wyrwowodzą nie jest to takie łatwe, a mogę się palić tylko 10 sekund. Dlatego też w jakiś tam sposób oszczędzam światło. Okej, okay, może teraz będzie dobrze. O, udało się. Muszę iść po łańcuchach. Dobrze, udało się. Jezu, jakie trudne było. Ale się udało przynajmniej. Mamy wszystkie świeczuszki odblokowane. Kokosik, możesz zostawić folijkę? Dobrze, możemy kontynuować oczywiście. Oj, zapaliło się to, jak znaleźliśmy wszystkie świeczki. No może ja powinnam się tam faktycznie wrócić i poszukać ich jeszcze. Dobrze, to może wrócimy do tego później. Przechadzał się po rozbitym pokładzie statku. 10 świeczek. Kurczę, wiecie co, ja chyba jednak się wrócę do tego pierwszego. I poszukamy tych świeczek. Bo wydaje mi się, że to będzie miało jednak jakieś znaczenie na przyszłość. Dobrze, to znamy już ten prolog.
Bardzo tu ciemno. O, jest świeczka. Widzicie, wystarczyło się trochę cofnąć. I znaleźliśmy jeszcze jedną dodatkową świeczkę, a to jesteśmy my. Tak jakby się tutaj zaczęło. Jak się tu szło. Idę po swoich pozostałościach. Pozostałościach po świeczce. Dobrze, zapalmy sobie tą. Tu była też jedna, czy nie? Nie, wydawało mi się chyba. Dobrze. Chodźmy dalej. Patrzcie, tam jest jeszcze jedna jakaś na górze. Trzeba się jakoś tam dostać. Oj, tam na górze też są świeczki. To ciekawe. Musi być jakiś sposób, żeby tam się dostać na górę. Tam. Do tych świeczek. Tego się przepchnąć nie da. Ja się tu wrócę kawałek. Mimo wszystko. A, widzicie? Udało mi się wejść na górę. Podejdę do tej świeczki tutaj. Tu już nie ma żadnej innej. Nie, dobra. To pójdźmy sobie do tej drugiej. Dobra, coś jeszcze z tych świeczek tutaj? Już tam wyżej nie doskoczę. Tam nie widzę, żeby była jakaś. No dobra. Może tym razem się uda pozbierać wszystkie. Od razu przepchajmy to, bo tam wiemy, że już jest świeczka. O, tutaj. No i zostały nam trzy. Ja to od razu przepcham z powrotem, bo może to ma jakieś znaczenie, czy ja się wydostanę z tego tutaj kanału, czy nie. Spadłam! No nie. Ale patrzcie, na każdą w takim razie rundę mamy 10 żyć. To powiem wam, że całkiem to jest spoko opcja, nie? Przynajmniej nie musimy się martwić, że wiecie, że faktycznie całkowicie umrzemy, że umrzemy. Więc nie jest źle. Tutaj była gdzieś pod spodem świeczka. O, i została na górze ostatnia i super. Przynajmniej mamy już wszystkie świeczuszki znalezione. Nawet to możemy iść sobie tutaj. Jej! Mamy wszystkie świeczuszki odblokowane. Zastanawia się, dlaczego płonie. Ma świecę postawioną we wraku statku, zastanawia się, dlaczego płonie. No, ciekawe. Aha, bo mamy każdy poziom, jak już go przejdziemy, to mamy różne teksty. Na przykład tutaj w tym pierwszym. Mała świeca pozostawiona we wraku statku zastanawia się, dlaczego płonie. Jarzy się w ciemności i nadal nie może dojrzeć kierunku. Przechadzał się po rozbitym pokładzie statku i jak teraz odblokujemy tutaj te 10 świeczek, to dostaniemy kolejne hasło. Tak jakby, wiecie, to było takie opowiadanie historii też w pewnym sensie. Całkiem fajna sprawa, powiem wam, że mega mi się to podoba. Ale kochani, zostawimy to sobie w takim razie na następny raz. Generalnie mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i będzie wam się podobać ta nasza seria kociego pudła, w której będziemy właśnie grać w takie różne, zapomniane przez ludzi gry. Tak więc co, dzięki wam kochani za oglądanie i do zobaczenia w innych moich filmach. Trzymajcie się ciepło i pa pa!